Siema panowie, Macias z tej strony. Dzisiaj trochę w innych okolicznościach. Jestem u Packa i tutaj taki rarytasik stoi. W końcu po serwisie, w końcu jeździ. Dzisiaj jedziemy na testach, na testy, tutaj na Tywę. Troszeczkę gdzieś tam jeszcze pojeździmy, żeby go dotrzeć. 3 miesiące panie, 3 miesiące czekał Scrambler, żeby został naprawiony. Trochę było tu w nim grzebaniny, ale wszystko jest ok, był już odpalany. Więc my przemieszczamy się na inne miejsce. Oglądajcie, zachęcam dalej do subskrypcji. Ne? Maszyna się tu kurwa, czaj. Ktoś tam drzewko położył.
tam leży rower z koszykiem ze wszystkim wjebany w las. Chodź zobacz. Czy ktoś poszedł tam? No dobra, co? Jedziemy pod jazd, sobie porobić, nie? Takie dziwne trochę, nie? No idę zobaczyć, bo ty będziesz wjeżdżał pierwszy, tak? Idę zobaczyć. Tą kamerą jest ty. Co? To moja chyba nagrywa, nie? O kur... jak ja nie lubię wchodzić pod takie rzeczy. Brak kondycji, panie, brak kondycji. Ale ta górka też jest taka naprawdę stroma. Dobra, nic nie leży. Jest ok. Wjeżdżasz? Co? Wjeżdżasz? No dobra. No dobra, zobaczymy. Mały teścik, znaczy może nie mały, bo góra pewnie nie widzicie tego tak jak my, ale jest stroma, jest stroma. Także facek wjeżdża pierwszy. Mówię, zupełnie inaczej kład chodzi. Zupełnie inaczej kład chodzi. Masakra. I co? Ale strach, strach ci powiem, dawno nie wjeżdżałem pod jazdy. Dobra, wjechałeś na, nie na 4, normalnie jechałeś, nie? No. Dobra, DL-eczkę zapnę i... Teraz pytanie, czy to ty włączałeś? No i widzisz, jak to idzie. Wiesz co, musisz karty chyba zmienić, co? Ach, kuźwa człowiek. Z bebzonem, kuźwa, kłada se kupił. A idźcie w cholerę. Dobra, zobaczymy. Stroma, dawno nie wjeżdżaliśmy tu. Zobaczymy, jak sobie poradzi maluszek. O, no dobra. Z miejsca? Nie, nie. Żart na bok. Potrzebuję trochę rozpędu. Żadnego problemu, ja wjeżdżam na Elce. No to mówiłem, ludzie narzekają na CF-ki, że coś tam. Ja nie mogę.
góra może się wydawać, że nie jest stroma czy coś, ale jest taka już naprawdę fajna. Yeah! Kuźba, po 3 miesiącach, panie! 3 miesiące w sumie z Alkiem nie jeździłem. No Scrambler był na serwisie. Zaczęło się od drobiazgu. Na moim serwisie. No na twoim serwisie, robił sam, ale no serwis to serwis, nie? Dlatego tak to wszystko długo trwało. Nie, to było też brak części. Druga sprawa, zaczęła Alek od dupy strony, bo myśleliśmy, że elektryka, że coś. No nie, poszedł wałek, krzywki, no i tak. 3 miesiące to trwało. Dostęp do części, raz złe, raz dobre. Widzę, że większość tego czasu, co czekaliśmy na wałek rozrządu, który wędrował, wie gdzie, wylądował w Holandii, później się dowiedziałem. No, wiecie co, była firma, że tak. Z Holandii wrócił. Oni mieli je na magazynie najpierw, nie? Chyba po tygodniu z Holandii dopiero wyleciał do Polski. Tak, ale to jest ten wałek, który powinien być, nie? Musimy powiedzieć, tylko trwało to prawie 1,5 miesiąca, zanim dostał Alek go do ręki, nie? No, także to na tyle, my zmieniamy pewnie zaraz miejsce, nie? Do zobaczyska. Przejedziemy? Karta poszła. Dobra, włączę się za chwilę. Ty, dlaczego ja mam jechać? Pierwszy! Dobra. Panie, gdzie to? Uf. To jest tu na wprost, czy jak to było?
sztywa nam wyschła. Najważniejsze, że skramlerek naprawiony, właściciel się cieszy.